Jak doskonale wiecie, kilka miesięcy temu mieliśmy okazję testować zegarek Huawei Watch 3. I to, czego nie wiecie, a teraz się dowiecie, to jest fakt, że ja przez cały czas, jak nagrywaliśmy ten film, ja ten zegarek nazywałem Huawei Watch GT3, bo był GT, by był GT2, GT2 Pro, no to dla mnie było oczywiste, że jest GT3 i później Marcin musiał to wszystko wycinać w montażu, żebyśmy drugi raz nie nagrywali i faktycznie to zrobił. To się nazywa potocznie magia kina. Więc to był Huawei Watch 3, a nie GT3, a teraz mamy Huawei Watch GT3, czyli wam powiem, czym on się różni od Huawei Watch 3, którego uznałem za GT3, a tu mam GT3. I tak nie owijając w bawełnę, powiem wam po prostu, że moim zdaniem to jest najlepszy zegarek Huawei, który mamy na rynku, co nie oznacza wcale, że najbardziej rozbudowany. Bo już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli pamiętacie moje poprzednie filmy, jeżeli je oglądaliście, Huawei Watch GT2 bardzo mi się podobał. Byłem też chyba jedną z nielicznych osób, które chwaliły Huawei Watch GT2 Pro. No bo wy mi tam pisaliście w komentarzach, że a ten zegarek od Huawei Watch GT2 to niczym się nie różni, tylko materiałami, a jest sporo droższy. Okej, ale ja wam wtedy tłumaczyłem, że zegarek jest fajniejszy, jeżeli jest wykonany z dobrych materiałów, a tamten był. Później wszedł na rynek jeszcze bardziej rozbudowany model, czyli właśnie Huawei Watch 3, który już miał Harmony OS, miał eSIM-a i w ogóle, i on powinien w ogóle pozamiatać na rynku, prawda? Bo miał nawet swój sklep z aplikacjami. Jednak mi się wydaje, że wtedy do tego zegarka włożono troszeczkę za dużo, że to jest najbardziej rozbudowany zegarek Huawei, najbardziej flagowy, ale on po prostu oferował za dużo, oferował dużo więcej niż potrzebują tego faktycznie użytkownicy i z tego też wynikały pewne problemy, takie jak chociażby krótki czas pracy, bo ten zegarek wytrzymywał 3-4 dni, do czego osoby korzystające z poprzednich zegarków Huawei, delikatnie mówiąc, były nieprzyzwyczajone. No bo przecież no, te zegarki wcześniej trzymały po 2 tygodnie, a tutaj kilka dni i to jest nagle problem. Poza tym tamten zegarek był bardzo gruby, no bo pomieścić podzespoły, akumulator, eSIM-a i tak dalej. Ten zegarek był ogromny. Ja poszedłem z nim do ślubu po to, żeby sobie nie kupować właśnie jakiegoś zegarka, który później będzie tylko pamiątką, bo ten Huawei był naprawdę ładny. Ale chyba na co dzień nie wiem, czy chciałbym go nosić, czy nie byłby za duży. W sumie jego rozmiar mi nie przeszkadzał, ale kiedy patrzę na tego Huawei Watch GT3, no to on też jest masywny, ale nie aż tak bardzo. Generalnie podoba mi się bardziej. No i jeszcze jedną wadę, jeżeli możemy mówić tutaj o wadach, miał Huawei Watch 3, czyli cenę, bo kosztował około 2000 zł, dużo jak na zegarek, umówmy się. A tutaj już mamy Huawei Watch GT3, który kosztuje mniej, bo mniejsza wersja 42 mm to jest 1149 zł, większa to jest jakieś 1349 zł, około te ceny cały czas się zmieniają, więc do konkretnych wartości się nie przywiązujcie. No dobra, ale z czego odchudzono tego Huawei Watch GT3, że on jest taki lepszy? Mamy tutaj kilku rzeczy, których zabrakło i których mi w sumie nie brakuje, bo nie mamy tutaj na przykład eSIM-a, z którego ja nie korzystałem, bo ja jestem klientem Plusa, a Plus nie oferuje jeszcze eSIM-a do zegarków. Nie mamy tutaj także no, możliwości rozmów bez naszego telefonu, bo jak nie mamy eSIM-a, nie mamy tutaj samodzielnej karty SIM, to żeby rozmawiać przez ten zegarek, a możemy jak w Power Rangers Halo Zordon, bardzo to lubię, bo to jest bardzo wygodne, to możemy po prostu rozmawiać przez ten zegarek, jeżeli on jest połączony przez Bluetooth z naszym telefonem. I jak mówiłem, ja telefon mam zawsze przy sobie i mi to w ogóle nie przeszkadza. Poza tym mamy tutaj trochę uboższe oprogramowanie, bo jasne, jak spojrzycie, to mamy tutaj Harmony OS, ale taki w wersji Lite. Na przykład nie mamy tutaj sklepu App Gallery, więc nie możemy pobierać tutaj dodatkowych aplikacji, ale umówmy się, czy dla kogoś to będzie ogromny brak, że nie może pobierać programów na swój zegarek? No dla mnie na przykład w ogóle to brak nie jest i ja z tego zegarka jestem bardzo zadowolony. No i przez to, że nie mamy tego eSIM-a i mamy lżejsze oprogramowanie, udało się utrzymać normalny czas pracy, bo już nie mamy tych 3-4 dni załóżmy, mi wytrzymywał on do 5 max, a tutaj ten zegarek wytrzymuje mi przynajmniej tydzień, wytrzymywał tyle na wczesnej wersji oprogramowania, bo ja dostałem ten zegarek oczywiście do testów przed premierą, a już na finalnej wersji oprogramowania on mi wytrzymuje jakieś 1,5 tygodnia, no jakbym w ogóle nie ćwiczył, bo niestety tak się mi życie potoczyło, że zacząłem ćwiczyć, żebyście mnie mniej obrażali w komentarzach, no to ten zegarek podejrzewam by mi wytrzymywał 2 tygodnie, ale nie powiem wam, czy tak jest, no bo jednak używam go w trochę inny sposób. Ale generalnie na czas pracy nie da się tutaj narzekać, bo moim zdaniem, jeżeli coś wytrzymuje tydzień, to już jest naprawdę wystarczająco.
Mówiłem do tej pory o Huawei Watch 3, ale przejdźmy do tego Huawei Watch GT 2 Pro, który do dzisiaj w sumie jest hitem przez tą jakość wykonania i niską cenę, ale tam było coś, co mi się średnio podobało. Te animacje, one wszystkie tak jakby się przycinały. Huawei to robił celowo po to, żeby właśnie ograniczyć zużycie energii, ale to nie wyglądało ładnie. I tutaj, jako że mamy Harmony OS, to tego nie ma. To działa płynnie, to działa tak, jak powinno działać. To jest po prostu ładne, płynne i piękne. No i mamy tu nawet takie fajne menu, które no, ja bardzo lubię. Ono jest bardzo użyteczne, mamy tutaj dostęp do wszystkiego. Generalnie trudno tutaj na coś narzekać. Fajnie, że poprawiono właśnie te menu, tę płynność, bo to rok temu stało na kiepskim poziomie. A teraz tutaj, mimo że mamy ten normalny czas pracy, to mamy też fajną płynność. Generalnie no, w ogóle nie jestem w stanie na to narzekać. Bardzo mi się podoba, no ale to jest zasługa tego, że mamy tutaj właśnie ten Harmony OS. Mimo że w wersji Lite. Jako że Huawei tutaj wykonał troszeczkę krok wstecz i poszedł bardziej w kierunku tego zegarka wcześniejszego, który już był na rynku, który odniósł sukces, no to tak naprawdę nie popełnił tutaj większych błędów, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo podobną budową jak w przypadku Huawei Watch GT 2 Pro. Chodzi mi tutaj głównie o jakieś podzespoły i tak dalej. Co jest w środku, to Wam nie powiem, bo producenci zegarków takich rzeczy nie ujawniają, ale najfajniejsze jest, że to jest płynne, że to się nie przegrzewa, że to po prostu działa, że to się nie rozłącza z telefonem, przez to można wygodnie rozmawiać jak przez telefon, jeżeli oczywiście mamy połączenie Bluetooth z naszym telefonem, podkreślę to ponownie. Generalnie wszystko to funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Nie powiem Wam nic złego na temat płynności i tak dalej, bo to po prostu jak dla mnie działa. Jeżeli można na coś narzekać, no to może na to, że nie ma płatności zbliżeniowych, ale pamiętajmy o tym, że to jest taka cecha zegarków Huawei'a. I ja wiem, że teraz brzmi trochę jak z reklamy, bo mówię, że cecha, a nie wada, no ale jeżeli ktoś po prostu kupuje zegarek Huawei'a, to się liczy z tym, że tych płatności zbliżeniowych w tym momencie nie będzie, co być może się zmieni, bo przecież wszedł na rynek blik zbliżeniowy i na przykład smartfony Huawei'a uzyskały możliwość płatności zbliżeniowych, więc zobaczymy generalnie, co przyniesie przyszłość. Wydaje mi się, że powiedziałem prawie wszystko, co miałem powiedzieć o tym zegarku, więc na koniec to, co mnie interesuje bardzo, ale Was pewnie wcale, albo w małym stopniu, jakość wykonania. Ja mam taką wersję 46 mm, bo jestem redaktorem naczelnym magazynu Wielki Chłop i potrzebuję wielki zegarek, więc mam ten większy, 46 mm. Jak jesteście drobnym chłopem albo drobną dziewczynką, to 42 mm, czemu nie? Bo będzie na przykład tańszy, można kupić. Więc ja mam większą wersję, wykonaną ze stali nierdzewnej. Pasek jest ze stali nierdzewnej, koperta jest ze stali nierdzewnej. Generalnie ten zegarek no, wygląda jak milion dolarów. I mamy tutaj do czynienia z kolejnym sprzętem Huawei'a, kiedy znajomi, którzy nie wiedzą, że ja noszę smart zegarki, to mi mówią, że o, fajny zegarek kupiłeś, co to jest, jaki model? A ja mówię Huawei i oni nie wierzą, bo oni myślą, że to jest coś droższego, ekskluzywnego i w ogóle, a to po prostu taki fajny smartwatch. Więc jeżeli chcecie mieć smartwatcha, żeby mieć powiadomienia i tak dalej i do tego potrzebujecie sprzętu, który jest naprawdę fajnie wykonany, no to jak najbardziej ten Huawei Watch GT 3 powinien się Wam spodobać. Teraz na koniec, jak zwykle, sekcja tego, czego nie powiedziałem, sobie układam to właśnie w głowie, więc wiem, że to jest oczywiste, ale będziecie mnie pytać, czy można z tego zegarka odpowiadać na SMS-y? Nie no, w tym momencie nie można, ale za to można całe powiadomienia przeczytać, co jest bardzo spoko. Czy można z tego zegarka oddzwaniać na połączenia? Można. Właśnie wybieram. Nie wiem, do kogo dzwonię, bo nie wiem, kto do mnie dzwonił. Ale jak najbardziej da się to zrobić. Oprócz tego ten zegarek nie pozwala na zobaczenie pełnego maila na przykład, tylko na jego temat. Ja wiem, że części osób to może przeszkadzać, ale dla mnie to nie jest jakaś wielka wada, bo pamiętajmy o tym, że zegarek jest po to, żeby nam coś zasygnalizować i mi wystarcza na przykład temat maila, że mogę zobaczyć, od kogo dostałem i co, i to jest spoko. A jak chcę przeczytać całego maila i na niego odpowiedzieć, to nie będę przecież robił tego z zegarka, tylko będę to zrobił ze smartfona. Więc być może jestem trochę skrzywiony przez to, że ja generalnie bardzo dużo korzystam z tych urządzeń Huawei'a, że wsiąkłem w ten ekosystem, ale podejrzewam, że też część osób ma tak samo jak ja, cytując znanego artystę. Więc tak naprawdę, jeżeli jesteście w ekosystemie Huawei'a, jeżeli mieliście poprzednie zegarki Huawei'a, jeżeli chcecie mieć coś nowego, dobrze wykonanego, to ten Huawei Watch GT 3 jak najbardziej będzie sprzętem dla Was, bo to jest po prostu rozwinięcie tego naszego kochanego, lubionego Huawei Watch GT 2 Pro o Harmony OS w wersji Lite, o troszeczkę odświeżony wygląd.
No generalnie to jest coś, co lubimy, ale poprawione, więc dlatego ten zegarek bardzo, ale to bardzo mi się podoba i moim zdaniem jest wart swojej ceny. Dajcie znać, co myślicie na temat właśnie tego zegarka Huawei Watch GT3. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Możecie go porównać do GT2 Pro albo do Watcha 3, Watcha 3. Znowu się z angielskiego mojego będziecie śmiać. No a poza tym standardowo łapka w górę, jeżeli film się podobał, jak się nie podobał, to łapka w dół. Poza tym subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem. Kiedy? Sprawdzę na zegarku. No ale tak na poważnie, to widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć!